No ja chciałem po prostu... Nie, bez sensu. No już teraz nie ma co o tym rozmawiać, no ale generalnie Lipton to jest i nauczka na przyszłość kiedykolwiek. Więc zobaczymy. Harson chyba upadł, co nie? Nie, że upadł, ma tam swoją publikę, ma swoich graczy. Ale na pewno nie jest w takim boomie, jak kiedyś był. Ja się zastanawiam właśnie, czy to zrobić, czy nowe, czy przenieść. No jak już masz sporo zagranych gier na tym swoim koncie, to ja bym proponował nowe zrobić. Jak jeszcze nie zacząłeś grać, to możesz przenieść, jeśli ci zależy na tym koncie. Takie moje zdanie przynajmniej. Po co w ogóle przenosić? No ja chciałem przenieść dlatego, że tu miałem ikonkę a G2, pełno RP i takie tam rzeczy. A wiedziałem, że skoro już będę przenosił się na Westa, to tu będę grał mainową, więc... Przeniosły się misje? Właśnie, misje mi się nie przyniosły. Hej, to ja muszę z kimś pogadać. Bo to tak nie może być przecież. Co my tu robimy? No kurde, ten Pike fajny w sumie. Szkoda czasu i nerwów. No nie wiem, no chciałbym mieć tą ikonkę G2 czerwoną, nie? Ta, niby, ta taka turkusowa to mi tak się średnio podoba, na czerwoną chociaż wygląda troszkę ładniej. O, Morello. I Zeke. Kurde, Morello. No to jest ciekawe pytanie. To jest ciekawe pytanie, wam powiem. Bo albo robimy Morello, albo robimy Zeke. Zeke się lepiej teraz stakuje, a potem i tak możemy... No, no. Zrobimy. Zrobimy sobie teraz Zeke. Do Morello tak naprawdę jeszcze postaci nie mamy oprócz Pajka. O wiele więcej zrobi to Morello. O wiele więcej zrobi to Zeke, tak mi się wydaje tutaj. W early game to Morello dużo nie da, bo nie trafi za dużo postaci. A i tak już postaci po tym czasie, jak on zrobi ultimate'a, to już są mocno szarpnięte zębem czasu, więc wydaje mi się, że wiele lepsze będzie Zeke po prostu, żeby zagwarantować te winy. W tej chwili przynajmniej. Kurde, jak się to posypało. No, ten wejgarek tutaj. Spoko loko. Będzie. A jak trafimy jeszcze Morello, to po prostu wstawiamy na Garena i tyle. Jak bić drugi tier postaci sobie, w sensie tej skamieliny albo kreta? Nie mam zielonego pojęcia, trzeba po prostu kupać jajeczka, tak mi się wydaje. Dlaczego kupuję wszystko ze sklepu na początku? A żeby mieć jak największe szanse na upgrade'y czegokolwiek. Ty, Garen się rusza. Ale jaja. No nie naprawili jeszcze tego, bo na łoście się nie ruszał. Ciekawe. No moglibyśmy zlevelować już. I wstawić Veigara, bo to srogi damage jest. Achoo! Achoo!
Garen za Lucianem się rusza? Ciekawe to jest. W Garena za 250 walnął. No, przegramy chyba tę walkę. Chyba, że się ultimate odpali. O, na farcie. Na farcie, proszę pana. Jest drugi Veigar. No, ale my też Morelko byśmy musieli zbudować, albo Sparka. Myślę, że Sparka lepiej. Spoko też by było wziąć Aatroxa. No ale wydaje mi się, że najpierw tego Woliberka by było wziąć. Więcej golda i ważny przedmiot. Więc tak zrobimy. Dziękuję za zdrówko. W którym momencie podejmujesz decyzję, czym grać? O, nie ma takiej prostej odpowiedzi na ten temat, wiesz? A, możemy tak zrobić. Tak, o. I to by było w sumie spoko. Tu robimy tak. Tu już mam przygotowane na sorcererów. Gicioris. Potrzebowalibyśmy jeszcze Rek'Sai'a na maksymalny bonus Brawlera, ale jest spoko. A, ten Drain ma Nobla. A jeśli chodzi o decydowanie się, jaką kompozycją grasz, no to na początek robisz i tak taką kompozycję, żeby była po prostu konkretnie silna na dany moment, czy tam early game, czy wczesny mid game. A potem tak naprawdę decyduje i najlepiej budować taką kompozycję, żeby była łatwość w transfer, w cokolwiek innego. Na przykład tutaj zwróć uwagę, że naprawdę Warwick może być sprzedany bez straty golda, Garen może być sprzedany bez straty golda. A Kennen na brązowym poziomie też może być sprzedany bez straty golda. To są generalnie postaci, które zakładam, że mogę sprzedać, żeby mieć ciągle jakąś tam synergię przed dwóch brawlerów, a jednocześnie mieć sporo miejsca na lawirowanie z następnymi buildami. I to mi się wydaje, że to jest takie coś, co zawsze staram się robić, bo jest to mega istotne w każdym momencie gry. Discordo. Okej, Kurosaki. Zakładam, że okej. Kasangel 16 z tier 1. Dziękuję ci bardzo, Kasangel, za twój pierwszy subik. Niestety nie możemy przejechać pociągiem, no bo nie jestem u siebie, ale już na następnym mam nadzieję, że będziesz się cieszył przyjazdem na stację. Dzięki ci bardzo, Kasangel, za tego subika. I mam taką tradycję, że każdy raz, jak ktoś nowy subuje kanał, to prosiłbym, żeby się przedstawił. Oczywiście nie musi, jeśli nie chce, ale jeśli chce, byłoby super. Agraven, dziękuję bardzo za hosta. Wjechał srogi gold. Jak dla mnie nie ma sensu zmienić ustawienia na golamem, to zależy od jaki masz build. Czasami trzeba. Dzięki, Agravain.
No zabieram mu miejsce na itemy, no ale dostaję health'a też. Więc też ważne. Nie jestem pewien, czy to jest dobry ruch, no ale zobaczymy. No proszę, jaki Kurosaki, jak dał radę, no proszę. Nie streamujesz u siebie? Nie, streamuję u moich teściów w tej chwili. Tristana na trzecim levelu wjechała tam u kogoś. Pan pewnie ma 0 golda. No, zacznij to. 10 golda, 0 golda, 0 golda, 0 golda, 50 golda ma ten koleś. Z 10 golda, 30 golda. A ja siedzę sobie na 22 golda i 100 HP. A jak zrobisz ten fajny lejeczek, co masz z rangą, buildami na wygrasz? Ja też chcę taki na strumyk. A wiesz co, na razie to jest beta ze Stream Elements, ale oni to wprowadzą, jak tylko wyjdzie z bety, to każdy będzie mógł sobie to u siebie ustawić. Więc musisz tylko troszkę poczekać. I Stream Elements to zaraz będzie dawał u siebie. Kiedy polskie streamy, a kiedy angielskie? Poniedziałki i piątki są polskie. Siemka, jestem Kamil, lat 26, z zawodu krupier. Lubię gry komputerowe, ale to chyba nic dziwnego. Siema, witamy. Miło poznać. Krupier? Krupiera to jeszcze nie mieliśmy. Tak o. Sobie zrobimy. Już level 7, żeby mieć większe szanse na tier 3 i tier 4. Piękny skok bike. Czemu tak wcześnie dajesz level? A, bo mogę cisnąć wtedy wszystkich tych graczy, którzy są na niskiej ekonomii. Tak naprawdę tworzę przez to agro. Co mamy za itemy? Oczywiście zapomniałem. Żadnej połóweczki nie mamy, nie? Czyli tak naprawdę moglibyśmy wziąć coś, co nam da grywalny item. Guardian Angel, drugie Zeke, Morello. To by było spoko itemy. Czyli tak naprawdę pasek by nam się najbardziej opłacało wziąć. Ewentualnie cloaka na Negatrona też by było ok. Znaczy w sensie na Dragona to też by było ok. Veigar też jest spoko, ale weźmiemy sobie panią Leonę. Wy jesteś pierwszym Polakiem? Nie. Nie jestem pierwszym Polakiem z Masterem. Ale zajęło mi to dłużej niż innym graczom, bo przyniosłem konto, niestety. I to mnie zabolało. W teorii mógłbym nawet pójść w... Co mógłbym pójść? W elementalistów, ale po co? Po co? Nikt nie wie. Kupimy go i tak. No dobra, jakbyśmy mieli Branda na drugim, to by się opłacało pójść w te elementalisty. To by się w sumie opłacało. Tu nic nie ma. No, za to trzy gangplanki w ogóle. Tak sobie, nie? Szkoda, że nie gramy Blademasterami.
Ale teraz nie ma sensu tego zmieniać, więc zostawimy tak jak jest. Możemy takie fajne zrobić sobie pivot, że zostawiamy sobie tylko dwóch brawlerów, czyli sprzedajemy Warwicka i sprzedajemy sobie Blitzcranka na przykład. Zostawiamy Volibera i Cho'Gatha. I idziemy w elementalistów. Chociaż nawet nie wiem, czy ten Blitzcrank nie byłby ciekawszy od Volibera, bo nie mamy tutaj za bardzo synergii. Więc byłoby git, tak mi się wydaje. Warto grać Gunslinger i Blade Mastery? Wszystkim da się grać oprócz Knightów. Więc możesz grać czym chcesz. No nie, no tym nie będziemy grali. Jakbyśmy kupili te... Jakbyśmy kupili te Gangplanki, to może by było... Może by dało radę, ale tak to nie bardzo. Rexa i 3 Voidy? Nie. Void jest bez sensu. Jakbyśmy grali Blade Masterami, to wtedy może Voidy. Bo dają 10% więcej damage'u, ale to jest tylko 10%. No, patrzcie, Morello wpadł. Z tego nic na to nie odpowiada. No, ale Morello robimy. No kurde! 10% damage'u zamiast 50% armor penetration zmieniali coś? Nie, no po prostu 50% armor penetration przekłada się na 10% damage'u. Tak mniej więcej. Tak to wygląda. Ale będzie miał rework teraz i tak, więc myślę, że będzie spoko. Void ma na PBE w tej chwili zadaje true damage. I nie wiem, czy to nie będzie przegięte. Ale nie fart ten Redemption. No i przegramy swoją pierwszą gierkę. Ale Lipton. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siema, Lutar, jesteś kozakiem. Siema, Rotivity, też jesteś kozakiem. Najlepsze postaci? Najlepsze postaci to... Kennen... Kennen, Aatrox i Morgana. Ale fart! Ile miał HP? Z 5? Ale jajca. Dobra, poczekamy jeszcze na karuzelę tutaj. Poczekamy na karuzelę, to robię. Ten Kassadin jest w ogóle tutaj też niepotrzebny. Znaczy, on pomaga przy Blitzcranku, bo ta postać, która jest przyciągana w tym momencie, nie ma many. O Jezu, Vega. W ogóle Blitzcrank z Kennenem to jest też zajebista rzecz. Naprawdę rewelacyjna. Bo przeciąga jedną postać w tym momencie, masz zawsze tą jedną postać więcej w zasięgu.
Co my tu mamy? Anivia jest. Frozen Heart. No ale to będzie brane. Co my tu mamy w ogóle? Na drugie Zekę mamy. Nie byłoby złe. Ale nie ma tutaj miecia. No to nie weźmiemy. To ani wiemy wziął za to. I wtedy Volibera możemy zostawić w swoim teamie. Nie spodziewałem się, że dostaniemy Anivię. To troszkę nam zmienia w planach. O, więc bierzemy tą Anivię sobie. Ona jest rewelacyjna. I już teraz możemy mieć elementalistów. Poppy da radę jako carry. W sumie ultima mocarnego sobie wytankuje. Tak, tylko że no trzeba... Wiesz, ona nawet jest bardzo dobra jak... A, pomocie, dajcie mi chwilkę. My tak. To robimy na razie tak. To robimy tak, to robimy tak, to robimy tak. Zaraz będziemy zmieniać tutaj. O, jaki Garen złoty. Fiora złota, Tristana złota. Dużo złotych rzeczy miał. Alisandra. Jest Kenenik, bardzo ładnie. Jeszcze woli mi iść do tego. Dobra, na razie tak zostawimy. Te cztery brawler nie są generalnie potrzebne, one szybko... One mają zajebisty spike w early i w mid game, ale potem bardzo szybko padają na powerze, więc niekoniecznie. No ale wpierdzie, dostaliśmy. Pak do wywalenia? Tak, naprawdę tak. Jest Lulu. Mamy tak sobie, żeby już mieć Golda. Ciągamy dwóch sorcererów, musielibyśmy trzeciego walnąć, czyli na przykład tak. I to jest teraz spoko. Mamy dwóch brawlerów. I tu się zgadza, wszystko jest ok. Tylko musimy zupgrade'ować sobie tego Veigara i... musimy sobie upgrade'ować tego Veigara i Lulu. RFC. Phantom Dercer. No, to teraz mam zagwozdkę. Teraz mam zagwozdkę, naprawdę. To jest też red buff. Red buff też jest spoko. Co nie mają za teamy w ogóle? Złoty woli mieć w ogóle. Ciekawe. Kurde, wydaje mi się, że RFC będzie ciekawsze. Ewentualnie jeszcze możemy w ogóle zrobić tak, że sobie zmienimy, a sprzedamy to Anivię, damy RFC na Wolimisia. Może. Ale niekoniecznie. Bo Anivia jest naprawdę zajebiście mocna. A dzięki temu ona szybciej w ogóle ultuje. Cel Anivia? No chyba kogoś pokićkało tutaj. Ready,
niestety, ale no, to już Veigar jest. Zrobimy tak. A, nie odpaliła się Morgana, szkoda. Byłaby w idealnym miejscu. Czy ja w ogóle chcę tą Sedge'u wkładać do cokolwiek? No jest lepsza niż Cho'Gath. Więc w sumie spoko. O, siema. I teraz robimy tak. Jeszcze lulku. Ale jaja. A nie, tego gościa z Blitzcrankiem już pokonaliśmy, nie? Wiem, że nie mam brawlerów, ale o wiele lepsze są 4 glacjale od 2 brawlerów. Hike, to tak ulta na Nivi, tak bez sensu trochę. No niestety, przegraliśmy. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Niestety nie ma Nivi, nie ma też Pajka. Nie ma też Kartusa, szkoda. Co mam za itemy? Całość, całe. Tak naprawdę coś do many by się przydało. Dobra, jeszcze jeden Kartus i tu w ogóle będziemy robić jakąś rzeźnię. Więc to musimy troszkę zmienić. Nigdy nie grałeś Blitzem, nie? Nie, okej. To git. Robimy sobie takie ustawienie. Pięknie! Pięknie ten golem. Dobry Zephyr za to. O, jak sklaczował! Jak sklaczował! No niestety. No kurde, tam jedną Morganę byśmy potrzebowali, naprawdę. Ty, no ta mucha mnie zaraz po prostu... Jezu, jaki ten ult Anivi jest po prostu mocny, to się w głowie nie mieści. Gratuluję Mastera, dziękuję Brzezi. Robię sobie lepny mikrofon. Dzięki za zajebistą paradę. Kuźwa, Redemption. Uff. Penal dostaje zajebisty przedmiot. Ja ten Maur mogę, że mam Morello.
ten golem jak wjechał tam od razu, pierwsza linia oporu. Dobra, dawać mi kartusza, albo ani wie. Już! Jest, orzesz w mordę. Ocie, panie! Daję 20, tak jest. Ocie, panie! Zaraz to zobaczycie, to będzie dramat po prostu. To będzie taki dramat dla wszystkich tutaj grających, że się w głowie nie mieści. Zobaczcie, patrzcie teraz jaki damage będzie wchodził. Oczywiście ktoś będzie miał full magic resista i nic nie zrobimy, ale... Cztery i pół koła. Mamy pana Jankosa. Nie zmienił postaci Zephyra. Panie, odczep się. No, burnuje mi manę, nie? A ma dużo HP. 1800, tak? Więc nie ginie od jednego ulta. Coś musimy na niego wykombinować, bo to tak jest niefajnie trochę. Na tego gościa z Varusem. Trzeba coś na niego wykombinować. Full demony. Nie podoba mi się to. Nie wiem, czy ta Anivia w ogóle więcej nie robiła z tym RFC, powiem wam szczerze. Naprawdę powiem wam szczerze, że ta Anivia chyba była ciekawszym, ciekawszym czempionem. Nie ma mieczyka. To bierzemy Serafa. Ile ma? 60. Ok, czyli po pierwszym ataku robi ulta. No, tutaj tego gościa trzeba zabić, nie? Right.
Phantom lepiej? Nie. Lol, co to się dzieje w ogóle? Złoty Veigar. Ale nie, Morgana ma Match Resist. I trochę Lipton z tego wynika, Red Buff. Z Elder Drake'em. A co ma? Kurwa mać! O nie! Jalan może przegrać teraz. Bo on nie zada mu magic damage za bardzo. No niedobrze. Został na jednym HP, 4 HP dostał. I teraz on może wygrać, ale nie dostał przedmiotu przynajmniej. Red buff. No ma podwójny efekt w momencie, będzie się stakować lepiej. Tak zrobimy. Kurwa, ten Pike. To jest duży problem. GG. Different place, something happened? No, I'm just sitting at my parents-in-law.